Congratulations, lads! Today, you fight for your lives! Witam wszystkich, z tej strony Sarge, a wy oglądacie kolejny odcinek serii Zagrajmy w Assassin's Creed 4 Black Flag i właśnie zmierzam w kierunku kolejnej misji głównej. Przypominam, że przed nami oblężenie Charlestown. Tutaj będziemy najprawdopodobniej współpracować z Czarnobrodym, no ale zaraz zobaczymy. Rozpoczynamy od razu i sprawdzimy, jak to się dalej posunie do przodu. Ejo, Bonnet! Flying your own flag at last. Yes. Yes, Blackbeard cut me loose, sadly. Time to have a go at this myself. Well, that's grand. Yes, it's for the best, I think. I should have some wild stories when next we meet. Edward, your constant friendship has been my most treasured find on these seas. Well above gold and silver and rum, I prize the courage you have inspired in me this year. Thank you, sir. A fair good morrow to you. No proszę, a więc nasz kupiec się trochę wyrobił, dostał własny statek. No i podziękował Edwardowi za wszystko. No ale przed nami teraz tak naprawdę znacznie poważniejsze zadanie. I zobaczymy, jak do tego przystąpimy. No bo domyślam się, że to jest właściwie dopiero początek tejże misji. Mieliśmy takie wprowadzenie, spotkanie właśnie z tym kupcem. A zobaczymy, co będzie teraz. Are you not lost, Dom? Are you not wanted by your wives, and families, and countrymen? How else to explain your government's complete disinterest in your well-being? Hostages for merchants! These were my only terms. Yeah. 6 days of pure fucking silence. So I must conclude that you men are the pariahs of Charlestown, and I would profit better by using your organs for chum and your bones for char. By Christ! This is my predicament. To kill you, or to press you into my service. It's a decision I'll make hardly, but not with remorse. Ahoy, Edward. What the hell are you doing, man? All of Charleston can see this mess. It's the idea. Out of range, but well in sight. So where's the medicine? We sent a party ashore to partner with the governor. That were a week ago. No noise, he says. I'll handle it. Give me a day. There's movement up ahead. Is it soldiers? Aye, and in something of a hurry. I propose we follow, else they spring something we ain't ready for. Okej, musiałem na chwilę przerwać się nagrywanie i stąd to cięcie, ale już jestem z wami. No i śledzimy tę kanonierkę. Pod osłoną nocy. Blackbeard's been at this 8 days already. So it's a good bet someone out there has prepared the medicines. Just in case. Ah, but they're stalling. Thinking up ways to avoid paying it out. Aye, so let's find where they've gathered and hope for the best. No i dobra, trzeba tutaj uważać, bo jest sporo różnych lądów, a w dodatku też widzieliście sami. No właśnie, wieże jeszcze w dodatku. Teraz się zastanawiam, chyba z lewej strony przejdę. I spróbuję tutaj jakoś obrócić. Te wieże są największym naszym utrapieniem tak naprawdę.
Jest naprawdę wąsko, powiem wam. Jeszcze takiego śledzenia innego statku nie mieliśmy. Dobra. Czy tutaj ewentualnie też przepłynę w lewo? Kolejna wieża, patrzcie. Dobra, spróbujmy tędy. Tutaj chyba jest najlepsza droga po lewej stronie właśnie. Dobra, teraz możemy trochę przyspieszyć. No i kanonierka jest całkiem niedaleko. Jasne, jasne. Już mnie troszkę, kurczę, spowalnia. Znaczy, mówi mi tutaj mój kompan, żebym zwolnił. Ajajaj, tutaj jest naprawdę strasznie ciasno. A, zniszczymy dzwon. To jest całkiem niezły pomysł. Dzięki temu nie będzie alarmu, a my będziemy mogli przepłynąć. W tym razie ruszajmy. Tylko też musimy się pospieszyć. Nie ma zbyt wiele czasu. I tutaj mamy też oczywiście przeciwników. Wejdźmy na górę w takim razie. Gdzie oni są właściwie? Tu na dole chyba będą. Patrzcie. Dobra. Czyli tam mamy jednego. Czekajcie, jakby tak spróbować użyć strzałki Berserkera może. To nie jest najgłupszy pomysł. On go zaatakuje. A ja wtedy bym mógł pójść dalej. Tutaj też jest kolejny. Dobra, niech się wybiją, co? Nawzajem. Może jeszcze kolejni podejdą? Tak jest, bardzo dobrze. O to mi chodziło. Z tego co widzę, to nie mam tutaj jakiegoś limitu czasowego, więc jest ok. Przeskoczę sobie tutaj. Dobra. Teraz tutaj zejdźmy i szybko dzwon zniszczymy. Proszę bardzo. Śledź kanonierkę. W takim razie spadamy stąd. Nie trzeba było wcale wszystkich wybijać. Proszę bardzo. I teraz tylko do steru. Przejmij. No i ruszamy. Teraz już żadnego alarmu nie będzie, więc możemy sobie płynąć dalej. Kanonierka aż tak daleko na szczęście nie odpłynęła. Dokładnie. Kurde, jak na złość rzeka się zaczęła zwężać. Co my teraz, kurde, zrobimy? Dobra, teoretycznie tutaj jest przejście. Chociaż na mapie wygląda to tak, jakby tu przejścia nie było, ale powinno się udać, patrzcie. Trochę przyspieszymy. Spokojnie, spokojnie, też bez przesady. Dobra. Całkiem ciekawie to twórcy tutaj pomyśleli. Dobra, nie możemy przyspieszać, bo kurde, zaraz nas zauważą. Okej. A więc w takim razie teraz wysiadamy, co? Spróbujmy tutaj przejść. Skaczemy. Dobra. No i w tamtą stronę. Mamy strefę zastrzeżoną. Strzałki uspiejące, oskór i krokodyla. Ciekawe cele dodatkowe, co? Tutaj mamy krokodyla akurat. To wiecie co? Spróbuję go załatwić. Mam nadzieję, że to nie wzbudzi alarmu za chwilkę. Szybciej. Jest jeszcze chwilka czasu. Skorzystam już z okazji. Dobra. I w którą stronę teraz, kurde? Bo za chwilę się zgubię, jak tak dalej pójdzie. Ajajaj, nie wiem, czy ja zdążę, szczerze mówiąc. Tędy dam radę jakoś przejść? Tutaj chyba w prawą stronę. Dobra, widzę tutaj ich. Mamy szalupę. No i jeszcze pozostałe cele dodatkowo mówią o tym, żeby zrobić coś strzałką wspijającą, żeby załatwić trzech kolesi. Okej. Teraz tędy. Od razu sobie wyjmę te strzałki. W razie czego ich użyję. Spokojnie, tutaj mamy ich więcej, zwróćcie uwagę. Okej. Czyli tak, używamy tutaj strzałki. Kurde, tamten pewnie zauważy za chwilkę.
spokojnie. Spróbuję też w niego właśnie trafić. Dokładnie. Teraz ich tutaj znokautujemy. Niszczymy też przy okazji dzwon. Dobra, drugiego też znokautować. Gdzie on jest? Z tej strony. Proszę bardzo. I idziemy dalej, podsłuchujemy przy okazji. Nie wiem, czy wy to słyszycie, co oni gadają. Mam nadzieję, że tak. Teraz obraz skończyli. I z tej strony również mamy kolejnych. Dobra, spróbuję tędy. Nie powinni mnie chyba zauważyć. No i tutaj uważajmy na przeciwników. Patrzcie. Mamy tutaj dwóch. Powiem wam, że tak, spróbuję ich załatwić. Pięknie. No i dobra, poczekamy chwilkę, niech oni odpłyną i za chwilę wystrzelimy. Pięknie. Załatwiliśmy go. I okej, utrzymaj cel, kurczę, w polu widzenia. Którędy my przejdziemy? Chyba tutaj jakoś spróbujemy. W każdym razie cele dodatkowe już mam wykonane, jak rozumiem. O kurde, przeciwko krokodylom, no to wybaczcie. Nie doczytałem się. Przeciwko krokodylom muszę tych strzałek używać, a ja... niepotrzebnie na nich. Wow! No to pięknie. Teraz kurczę nie wiem, czy mi się uda te krokodyle odnaleźć w takich ilościach, żeby jeszcze trzy gdzieś znaleźć. Na razie nie widzę żadnego. Ale trudno. Tam jest, widzę dalej, patrzcie. Nie wiem, czy kurczę aż z takiej odległości. Okej, powinno dać radę, powiem wam. Proszę bardzo. Idziemy teraz tutaj. Tam musimy podsłuchać rozmowę. Tak więc pewnie to już będzie za późno, żeby tutaj jeszcze uśpić te krokodyle. There was an accident. Private Simon. This crocodile. I don't care about your accidents. What's the word from the harbor soldier? Speak. No change, sir. They're holding fast, but are yet to kill or maim any of the captives, near as we could tell. Perhaps it's time to surrender. I've been entrusted with the affairs of the town, and I do not intend to bow to the demands of a pirate, no matter how fierce his reputation. Yes, sir. As long as the supply key is with me, no man shall touch that medicine. May plague and calamity strike them all. Bloody idiot. What? Pirates! The ship's here! Pirates! Fall back to the mansion! No proszę, zorientowali się, ale nam się udało podsłuchać i teraz tylko pozostaje zabić kapitana. Ruszamy w takim razie za nim jak najszybciej, nie pozwolimy mu uciec. Spróbujemy go załatwić. Chociaż skubany jest szybki, trzeba przyznać. Ale miejmy nadzieję, że uda się go dorwać. Tędy idziemy w takim razie. Tak jak mówiłem, niestety nie udało się uśpić krokodyli. Zbyt późno się zorientowałem, że to właśnie chodzi o to. Dobra, spróbujmy przejść tędy. Pięknie. Tak, ominęliśmy to. Ajajaj, teraz trochę tracę. Zmniejsz odległość, szybciej, szybciej. Nie ma czasu, nie ma czasu. Dobra, szumowy włos, bym go zgubił. Ale naprawdę jest trochę za daleko. Próbujemy dalej. Skok. Wow, tam był krokodyl, widzieliście? Szczęście udało się go uniknąć. Kurde, gdzie teraz się... Wow, mało brakowało. Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Idźmy tędy. Za chwilę go dopadniemy. Już wyraźnie zwolnił. Powinno się więc udać. Ajajaj. Kurde, i dorwali nas. Szybciej, szybciej, szybciej. Wstawaj. I goń go dalej. Dobra, teraz wejdźmy tędy. Na górę, na górę. Szybciej, stary, bo nie zdążysz. No i pięknie. Niestety zgubiłem go, a było już tak blisko, trzeba przyznać. Dobra, już jestem naprawdę blisko niego. Teraz się powinno chyba udać, powiem wam. Okej. Okay. Oh God! Oh God, save me! And flay all you devils! Ah!
Blackbeard made you as good an offer as ever a man got from any pirate. You might curse his methods, but medicine was all he wanted. And now he'll get it. You should have bartered, mate. He has returned, Captain! What's the take? Two crates. And the means for mixing additional doses. That's right, thinking precious little of that these days. You hear that, Mr. Rags? My young friend returns with offerings and so saves your scrawny neck. Will you not thank him? We should quit these waters, Thatch. The governor, he's bound to muster more soldiers. You go on ahead. I got some business in the north. You're done, aren't you? Giving up on us. On Nassau. Look, lad. I'm late into my fourth decade on this earth. And if I don't find some means to make the fifth a quiet and cozy voyage, I'd rather sink to the devil's doorstep than call myself captain another year. We'll meet again, lad. In this world. Or the one below. Dobra. A więc udało się wykonać kolejną misję. Uskorowaliśmy krokodyla, niestety właśnie nie użyliśmy strzałek przeciwko trzem krokodylom, tylko na jednego się udało. Zobaczymy, co będzie dalej. Czy to już jest koniec kolejnej sekwencji? Czyżbyśmy się wracali do Animusa? Znaczy, przepraszam, do Abstergo? Przez chwilę tak pomyślałem, bo mieliśmy jakieś dziwne artefakty, ale być może jednak nie. Za chwilę się dowiemy zresztą. Tak, to już koniec tej sekwencji, a więc tylko dwie misje. Niektóre sekwencje są naprawdę krótkie, trzeba przyznać. Jeśli tak by się tylko skupiać na misjach głównych, to można by tą grę pewnie przejść stosunkowo szybko. Aczkolwiek też bez przesady. I'm on my way upstairs. IDVA wanted to talk with us about putting together a trailer using some of the footage you've been recording this past month. Take your time. I'll meet you by the elevator. No proszę, czyli tak jak myślałem, wracamy do Abstergo, no i za chwilę się może tutaj czegoś jeszcze dowiemy. Zauważyłem też, że mi się wyczerpuje bateria w kontrolerze. Mam nadzieję, że już mi wytrzyma do końca tego odcinka. Nie chciałbym tutaj przerywać. No a tymczasem udajmy się. Are you ready? He's waiting for us. Jasne, jasne, jestem gotowy. To zarządu, jak rozumiem. I just watched some of your footage from this week. It's amazing. Blackbeard was mental. And we all got so excited that we started talking about this idea for a trailer about him. Maybe start with him drinking, talking to some pirates, telling a story. Then we cut to him leaping across the deck of his boat and, sorry, his ship, not boat, but jumping around the deck of his ship, swinging from ropes and fighting like a devil. I mean, obviously we're gonna have to manipulate some of the existing footage to get it looking good, but it could be great. I'm getting a shiver in my timbers just thinking about it. Sorry. Ciekawe, to chyba było nawiązanie do jednego z pierwszych zwiastunów tej gry. Assassin's Creed 4 Black Flag po prostu. Taki mały smaczek ze strony twórców. Bonjour, Seva. I hope we're not late. No, you can go right. Hi, Melania. So you just walked in. I need a few minutes with you alone. Leticia is on the phone and we're discussing the Kenway project. Oh, yes, of course. Sorry about this. I'll call you when we're ready. Shouldn't be long. Hello? Hello? Do you have a second? Of course you do. Head to the waypoint on your map. I have another job for you. I'd like to link all the cameras in the building to a central monitoring system, but most aren't calibrated correctly. Okej, czyli znowu jakaś czarna robota. Spekulowaliście w komentarzach, że to może się z nami kontaktować tutaj ojciec Desmonda Milesa, czyli bohatera poprzednich części, a właśnie... Another locked door. Not a problem. Voila! You now have level 2 security clearance. Not bad for your first few weeks. Find the camera control station first.
I'll update your communicator. Dobra, to chyba będzie tutaj. Oh, this is an interesting security measure. It looks like you need to find the right combination of numbers to adjust the wave. Easy enough, right? Pick a number selector, then change its value. Once you find the right combination of numbers, you should get access. Okay. Najpierw samouczek. Poruszaj się między liczbami, wybierając w lewo i w prawo za pomocą lewej gałki analogowej. Zmieniaj wartości, przesuwając prawą gałką analogową w lewo lub w prawo. Aktualnie wybrana liczba, możliwe wartości dla liczby. Na razie nie do końca jeszcze rozumiem, ale zobaczymy na bieżąco może. Aha, muszę po prostu ustalić te fale, tak żeby się na siebie nakładały, jak rozumiem. I liczba docelowa 70. W ten sposób, dobra, czyli już rozumiem. Teraz nałożyło się idealnie. Przyznano dostęp. Próba mikrofonu. Dostęp do przekazu na żywo. It works. And if we want information on assassins or templars or the observatory or whatever the fuck else interests us, Olivier, you will deliver it. Full stop. Aha. I understand that, Leticia. I'm sorry if that came up wrong. We are not trying to be a bottleneck here, but we just don't have the resources right now to do two times the research. Finding that balance is your priority. Your entertainment products are simply a means to pay the bills for larger and more important work. That's the way the world works, hmm? Dirty money buys clean hospitals. You get it? We're on board, Leticia, rest assured. We have our best employee working on this, but it will take time. That means you. Good. And thank you. The both of you. I look forward to seeing what you deliver. Until then, I'll see you at the shareholders meeting, Olivier. Looking forward to it. Bye-bye. Tabarnak! It's a little too early for that kind of abuse, huh? Come on. So, what's next? We do as the lady says. Focus on the observatory. No proszę. Assassins, Templars, crazy talk. I'm curious about this shareholders meeting, though. How about you break into Olivier's office and see if you can find his schedule? Oh, what? You don't like that idea? Well, how about I blow the fucking whistle on you, hacker? I own you! What I mean is, I don't want to ruin your life, so do as I say. Now, step over to the window. Wręcz przeciwnie, jestem nawet strasznie ciekaw, jak to się dalej potoczy. Dobra, czekajcie, bo w końcu... Gdzie ja muszę konkretnie zajrzeć? Tutaj nie. Po prostu się chyba wrócę z powrotem. Chyba, że tędy ewentualnie. Powoli, kurczę, Abstergo ujawnia swoje mroczne sekrety. Tutaj nie jest dla mnie tajemnicą, że z pewnością z czasem się czegoś niedobrego dowiemy na temat tej firmy. I proszę bardzo, wejdziemy po rusztowaniu tutaj najwyraźniej chyba. You can't waltz into Olivier's office through the front door, so I've opened another route. Up we go. Did you know that Abstergo was run by Templars? Oh, yes. Sounds like crackpot stuff, I know. But then again, the moon landing was faked, right? So, anything's possible. No właśnie, to tak jakbyście jeszcze nie wiedzieli, że Abstergo jest zarządzany właśnie przez Templariuszy. All right. Either you walk through that door, or throw yourself off the terrace. Those are your options. Okej, wybieram zrzucenie się z balkonu. Jasne. Idziemy w takim razie włamać się do komputera Oliwiera. Find his computer. Make it snappy. We're looking for the shareholders meeting schedule. It's worth a lot of money to us. Dobra, to jest ten komputer. Zobaczymy, czy jego się dowiemy. Be careful now. As the data moves, there are security programs constantly monitoring the data flow. You need to sneak past them, or they will destroy your data and send it back home. Dobra, najpierw samouczek poproszę. Lewa gałka, aby sterować swoimi danymi. Musisz przenieść dane z punktu początkowego po lewej stronie na pozycję końcową po prawej. Dobra.
Programy zabezpieczające w strumieniu zniszczą twoje dane, jeśli tylko ich dotkną. Gdy dane ulegną zniszczeniu, wróć na pozycję startową. Dobra, czyli te czerwone kreski to jest oprogramowanie zabezpieczające. Te programy zabezpieczające zmieniają swój stan, przechodzą z nieaktywnego w aktywny. Gdy są aktywne, będą niszczyć twoje dane. Gdy jednak są nieaktywne, możesz się nad nimi przemieszczać. Dobra. Gdy granice obszaru gry zostaną aktywowane, zmienią kolor na czerwony. Aktywne granice niszczą dane gracza. No dobra, spróbujemy. Czyli przemieszczamy się w ten sposób normalnie. Czekamy, czekamy. Teraz mogę przejść. Proszę bardzo. Tutaj chwilkę poczekać. Oj, kurde, spadnę za chwilę. Dobra, spokojnie, spokojnie. Teraz na prawą stronę. Aj, nie trafiłem. No kurczę. Już prawie był koniec. Ale w takim razie spróbujemy raz jeszcze. Ojejku, zapomniałem, że to przecież wtedy mogłem przejść. Jeszcze raz w takim razie. Dobra, może teraz się uda, co? Pięknie. Teraz tutaj. Okej. No i jesteśmy. Bardzo dobrze. Dostęp przyznany, ekstrakcja udana. Omijanie standardowych protokołów. Połączenie nawiązane. Wow, naprawdę sporo tekstu do przeczytania. Oj, bardzo sporo. Strasznie mi szkoda, że nie mogę tego poczytać. To znaczy, ewentualnie zrobię to po nagraniu. No ale to by was pewnie zanudziło, gdybym tak tutaj wam czytał. Dlatego po prostu zatrzymuję w odpowiednich miejscach. I jeśli chcecie poczytać, a myślę, że warto, to zatrzymajcie sobie film. I wtedy zobaczcie, o czym jest tu mowa, a widzę, że jest temat obiektu 17, czyli Desmonda Milesa. Ja postaram się właśnie poczytać to, jak już nagram odcinek, po prostu przejrzę sobie moje nagranie. Naprawdę dużo do czytania. Ale podejrzewam też, że będzie to nam streszczone za chwilę w jakimś filmiku czy coś. Naprawdę bardzo długa korespondencja. Odpowiedzi na kolejne wiadomości. I to złożone w jedną całość może nam sporo powiedzieć pewnie. Wyłącz komunikator. You sneaky bastard. A pirate through and through, ain't ya? Now, get down to the lobby. There's a courier waiting. Yeah, that's right. I've been planning this for a few hours. Now, wait. The receptionist. Hold on. I'll try something. Pewnie się z nią skontaktuje, co? Ona odejdzie od biurka? Tak czy nie? Na razie tam siedzi, nic się nie dzieje. Nie wiem, czy właśnie muszę tutaj poczekać? Tak jest. Dobra, poszła sobie. As gullible as ever. Now hurry down to the lobby before I remotely detonate your earpiece. No i w tym miejscu naprawdę można się sporo... Don't even think about ratting me out. My tracks are covered. Yours ain't. W Abstergo można się naprawdę sporo dowiedzieć, więc jeśli będziecie grać w tę grę, to sobie posprawdzajcie wszelkie komputery, pohakujcie. Jest tu sporo takich pobocznych informacji, które mogą wzbogacić tę historię. Udaj się do holu. I znowu z kurierem, czyżbyśmy znowu mieli się spotkać ze starymi znajomymi z poprzedniej części? Nie tylko z poprzedniej, ale z kilku poprzednich. Teraz zobaczymy. Oh, come on! It's not encrypted code, for God's sake. Najbardziej. It's just a bloody coffee. Oh, hooray! It's our old friend. Hey there! I just got a call about picking up another transfer. Oh? You said you were here to see me. Yes, that is one of the perks. Let's see it. A conference in Chicago. Very nice. Thanks for this. We'll be in touch. Ciao, Rebecca. Text me. Stuff it, Hastings. No i dobra, a więc udało się. Well done, friend. Very well done. Apologies for my temper tantrum there. You are with the good guys, I promise. We'll keep you safe. Trust me. Go on back to work. We'll be in touch. Też zauważyłem, że niektórzy z was pisali w komentarzach, kiedy był pierwszy odcinek, gdy właśnie wykonywaliśmy te takie zadania z cyklu czarnej roboty.
To niektórzy z was pisali, że jesteście zawiedzeni, że tutaj właśnie te dwie osoby znane z poprzedniej części pracują dla Abstergo. Słuchajcie, one nie pracują właśnie dla Abstergo, tylko działają pod przykrywką. Oni są nadal po stronie asasynów, no chyba, że tutaj twórcy coś innego wymyślą, ale wygląda na to, że są nadal po stronie asasynów i my właśnie działając tak pod przykrywką, znaczy my też nie do końca, ale my tutaj robiąc te wszystkie rzeczy, pomagamy im po prostu. Więc to też warto zwrócić na to uwagę. Mamy tymczasem nowe figurki, możemy się im przyjrzeć. No ale teraz wracamy już do Animusa. Będziemy kontynuować przygodę Edwarda Kenwaya. Naprawdę, te przerwniki w Abstergo są całkiem ciekawe, a tam się oczywiście też do tych czasów współczesnych można w każdej chwili przenieść. I've an awful feeling about this. You'll be hurt out there. I couldn't handle that. I'll be careful, I promise. And when I'm flush with coin and set up, I'll send for you. I will. Caroline, come away! Don't exert yourself! I can't promise I'll come, Edward. If you leave on this fool's errand, I cannot promise anything. Don't give up on me, Caroline! Not when I need your faith the most. No proszę, Caroline najwyraźniej jest w ciąży, no i urodzi się mały Hafem Kenway, znany z Assassin's Creed 3. Już takie też drobne smaczki dla fanów. Putting some shape to your sentiments? Just a short letter home. I reckon she's past caring anyway. Oh, you're a hard heart that should be softer. Or soft in parts that should be hard. And how is it you're so keen for his hard parts, Mr. Rackham? You'd like to know my secrets, would you? Oh, aye. Give me a small hint, like. Or a large one if you're an upright gentleman. Open your hand. Oh! Who's shooting? Might be them ships sliding into port. Jesus. No proszę, coś niedobrego się tutaj dzieje. I to najwyraźniej jest taki wstęp już do jakiejś misji głównej, żebyśmy się tam udali i to sprawdzili. No ale sprawdzimy to już w kolejnym odcinku, dlatego wam dziękuję za uwagę. Sporo się dzieje fabularnie, to na pewno. Być może w kolejnym odcinku nie tylko właśnie zajmiemy się głównymi questami, ale też zrobimy coś pobocznego. Tak więc trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.